Hola todos, witam wszystkich. Rumcaj z Kanarów kłania się nisko. Po niewątpliwym sukcesie filmu 10 powodów, dlaczego warto żyć na Kanarach, przyszedł czas na zrobienie filmu o minusach życia na wyspach. Jak zwykle lista jest kompletnie subiektywna, kolejność jest przypadkowa, no i lecimy. Numer 8, karaluchy. Nie ma zimy na Wyspach Kanaryjskich, takiej jaka jest w Europie, nie ma mrozów, w związku z czym no nie ma co ich wybić, tak? Dodatkowo wiele apartamentów jest dość starych, często ludzie nie dbają o nie, więc one gdzieś tam się gnieżdżą. Numer 7 to kalima. Moi drodzy, kalima, czyli wiatr z mikropiaskiem z nad Sahary, przylatuje przy specyficznych wschodnich wiatrach, tworząc taką powłokę nad Kanarami, coś w stylu szklarni, powiedzmy. Przez to robi się cieplej, dokładnie jak w szklarni. No i wchodzi to wszędzie w nozdrza, jak się oddycha i tak dalej, więc raczej sportów na zewnątrz się wtedy nie uprawia. W zeszłym roku, w lutym, czyli dokładnie rok temu, była kalima stulecia. Wrzucę wam tutaj jakiś film z tego. No to było dosłownie żółto, aczkolwiek normalnie one są nieco słabsze. Witajcie moi drodzy w ten wspaniały dzień, w niedzielę, w kalimę, we wszystko. Kolejny punkt moi drodzy to jest 6-dniowy tydzień pracy. Tak, ja nie spotkałem albo spotkałem bardzo mało lokalnych ludzi pracujących 6 dni w tygodniu. Z reguły jest to 5. Natomiast spotkałem się z tym i sam w zasadzie tak miałem w pierwszej pracy, że pracowałem 6 dni w tygodniu. I jest to kompletnie normalne dla ludzi, którzy szczególnie świeżo tu przyjechali i no, biorą pracę jaka jest. Teraz zresztą nie ma pracy, więc ten problem już troszeczkę mniejszy jest. Ale zapewne znowu tak będzie. Pracę w hotelach, w animacji, czy na przykład w barach, na sprzątaniu, gdzieś tam, tak jak ja sprzedawałem wycieczki. Jest normą, że pracuje 6 dni w tygodniu, żaden Kanaryjczyk, żaden Hiszpan się na to nie zgodzi, bo oni jakby szanują swój czas. I ja to doskonale rozumiem. Idziemy dalej. Następny punkt. Biurokracja. No niestety Hiszpania z tego słynie i jakby mogłaby się uczyć dużo od krajów Europy Zachodniej, jak Irlandia, jak Niemcy. Nie mieszkam w Polsce już od 10 lat, więc nie wiem jak to jest, ale porównywalne jest to z załatwieniem sprawy w Urzędzie Skarbowym we wczesnych latach 2000 bądź 90. Kolejny punkt, moi drodzy, to jest mały rozmiar i tutaj chodzi mi o rozmiar wyspy. Tak, generalnie Gran Canaria ma około 50 paru kilometrów średnicy, jest taka w miarę okrągła. No i jak chcesz sobie pojechać, zrobić tripa z 200-250 km, no to wracasz do punktu wyjścia, bo objedziesz ją naokoło. Gdyby była wielkości, powiedzmy, na przykład Irlandii, wydaje mi się, że byłoby to dużo, dużo ciekawsze. Ale też jest spoko, no nie ma tragedii. Da się przyzwyczaić, aczkolwiek jak już miałem szukać tych minusów tak na siłę, no to właśnie tak na siłę się znajdują. Okej? Lecimy dalej. Pępek świata. O co mi z tym chodzi? Tak sobie tutaj napisałem na kartce. Chodzi o to, że wielu Kanaryjczyków, nawet tych, co mają pieniądze, no to tak średnio podróżuje. Uważają, że Wyspy Szczęśliwe to jest w ogóle pępek świata, tu jest najlepiej, w końcu z całej Europy tu przyjeżdżają ludzie, więc oni, niektórzy z nich, nie wszyscy, ale niektórzy to się uważają, taka wiecie, lepsza rasa, nie? W tym stylu tak można by było określić. No i generalnie przez to, że nie podróżują, no to też nie widzą, jaki standard jest w Europie. No hotele w Hiszpanii, moim zdaniem, na kontynencie są w dużo lepszym standardzie jak tutaj. Wynajęty apartament w Irlandii, w Polsce, gdziekolwiek. W Polsce to już w ogóle, to ja nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale standard generalnie mieszkań na wynajem jest dużo, dużo większy w Polsce, jak jest na Kanarach i nawet w Irlandii, więc jakby Polska tutaj przoduje, to mało ludzi o tym wie, ale no tak jest, to już nie jest pierwszy kraj, w którym mieszkam i to są moje spostrzeżenia. Kolejny punkt, przedostatni, to są śmieci w górach. No niestety, tak samo jak w Polsce, tak samo jak w Irlandii,
tutaj są śmieci wysypywane w górach, czego do końca nie rozumiem, a w zasadzie tak bardzo nie rozumiem, bo każdy może podjechać na przykład tam, gdzie ja mieszkam, w Las Jawes, San Fernando, i sobie wyrzucić śmieci bez żadnych opłat, bez niczego, a ludzie jeżdżą w góry i wyrzucają. No to wiesz, to w ogóle to jest irracjonalne, no bo to się zużywa więcej paliwa i tak dalej. No a po drugie, niestety w Polsce, no z racji, że mamy sezonowość pół roku, to jakby trawa urośnie, zarośnie, przykryje, zmieni się w kompost, potem kolejny sezon, kolejny, no tworzy się z tego jakaś górka i to jest przykryte w miarę. Tak niestety tutaj, no z racji tego, że jest dosyć sucho, te śmieci są widoczne latami, przez dziesiątki lat, no i niestety słabo to wygląda. No i ostatni punkt, ale nie mniej ważny, to jest emigracja, nielegalna emigracja z Afryki. W zasadzie to nie ma tutaj winnić chłopaków, którzy tu przyjeżdżają, no bo 99% to są chłopaki. Tylko rząd, który po prostu ich usytuował w hotelach, często czterogwiazdkowych, a ci sobie robią zdjęcia na Facebooka, wysyłają, bum, wrzucają. Jak tutaj mają fajnie, dodatkowo dostają dyszkę dziennie, czy tam 13 nawet widziałem, niektórzy dostają dziennie. No i potem wiadomo, no jeżeli w Maroko tam zarabiają kilkaset euro, czy tam nawet mniej w ciągu miesiąca, a tutaj dostają to za darmo, no to każdy z nas zapewne zrobiłby tak samo. No. Spieszę uświadomić żadnemu turyście ani turystce nie spadł włos z głowy, także nie ma się czego obawiać. Dobrze, moi drodzy, także to była moja lista 8 minusów mieszkania na Gran Canaria. W razie zapytań zapraszam do sekcji komentarze pod spodem. Mam nadzieję, że wideo się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ teraz wideo pojawiają się co tydzień. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was, cześć!